Ronnie Coleman, znany kulturysta, wywodzący się z ubóstwa, stał się dominującą postacią w sporcie. Nie planował początkowo zostania kulturystą, ale zaczął swoją karierę z myślą o darmowym członkostwie na siłowni. Jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy w karierze Coleman'a było to, że przez cały czas, gdy był kulturystą, pracował również jako policjant. Pracował w policji przez 15 lat, a nawet w czasie przygotowań do zawodów Mr. Olympia pracował do dwóch lub trzech dni przed wyjazdem na zawody. Po ukończeniu studiów nie udało mi się znaleźć pracy jako księgowy, więc Zacząłem pracować w Domino's Pizza, gdzie codziennie jadłem darmową pizzę, ponieważ byłem tak biedny, że ledwo stać mnie było na jedzenie poza pracą. Następnie zostałem policjantem w Arlington w Teksasie, pełniąc funkcję oficera jego treningi charakteryzujące się ekstremalnymi ciężarami takim jak martwy ciąg z obciążeniem 363 kg czy przysiady z takim samym ciężarem przyniosły mu nie tylko sławę, ale i ugruntowały pozycję jako jednego z największych kulturystów wszechczasów. Podnosiłem martwy ciąg na 363 kg wykonując dwa powtórzenia, co zaprezentowałem w filmie The Unbelievable w 2000 roku. Moje przysiady również osiągnęły poziom 363 kg na dwie powtórzenia, co udokumentowałem w The Cost of Redemption w 2003 roku. W tej samej produkcji pochwaliłem się także wyciskaniem na ławeczce 227 kg przez 5 powtórzeń. Dodatkowo w The Unbelievable wyciskałem hantle o wadze 91 kg każdy, wykonując 12 powtórzeń. Te osiągnięcia zawsze będą stanowiły dla mnie ważne kamienie milowe w mojej karierze sportowej. Kluczowe kamienie milowe w karierze kulturystycznej Kolmana to m.in. wygranie swoich pierwszych zawodów kulturystycznych amatorskich w 1990 roku i zdobycie tytułu Mr. Texas, zarówno w kategorii ciężkiej, jak i ogólnej w wieku 26 lat. Przejście na zawodostwo w 1995 roku, zdobywając Puchar Kanady. Wygranie ośmiu kolejnych tytułów Mr. Olympia, ugruntowując swoją pozycję jako jeden z najbardziej udanych kulturystów w historii tego sportu. Bycie pierwszym kulturystą w historii, który w tym samym roku. Roku wygrał zarówno Mr. Olympia jak i Arnold Classic demonstrując swoją dominację w tej dziedzinie. Jednak, jak to się wszystko zaczęło, urodzony 13 maja 1964 roku w Monroe w Luizjanie. Od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą predyspozycję i zapał do sportu. Jego pierwsza pasja sportowa to futbol amerykański, który zaczął trenować już w latach szkolnych, szybko stając się jednym z wyróżniających się zawodników. Jego umiejętności na boisku przyniosły mu stypendium sportowe na Grambling State University, gdzie kontynuował grę pod kierunkiem legendarnego trenera Ediego Robinsona. Grałem uh, w futbol ból amerykański na uniwersytecie jako środkowy linebacker pod legendarnym trenerem Eddie Robinsonem na Grambling State University. To doświadczenie miało ogromny wpływ na moją karierę sportową i życie. Trener Robinson nauczył mnie nie tylko technik i strategii na boisku, ale przede wszystkim pokazał jak ważna jest determinacja, dyscyplina i praca zespołowa. Jego mentorstwo i podejście do gry oraz życia zawsze będą mi towarzyszyć. W wieku 12 lat zaczął ćwiczyć ciężarami. Szybko zakochał się w tym sporcie i zaczął trenować regularnie. Mimo, że zaczął jako powerlifter, to dopiero po wygraniu pierwszego tytułu Mr. Olympia zdał sobie sprawę, że chce być kulturystą na pełen etat. Choć nie do końca, bo cały czas łączył starty wraz z pracą policji, przechodząc do rezerw dopiero w 2003 roku. Już w wieku 17 lat Coleman doznał pierwszej poważnej kontuzji pleców, co było zapowiedzią dalszych problemów zdrowotnych. W trakcie studiów na Grumbling State University, gdzie grał futbol amerykański kontynuował zbieranie urazów, które pogłębiły się w trakcie jego kariery kulturystycznej. W kiwaniu ulgi Ronnie Coleman zwrócił się o pomoc do chiropraktyka, co stało się jego głównym sposobem na radzenie sobie z bólem przez resztę życia. Wielu dzisiejszych zawodników unika podnoszenia ciężkich ciężarów, zwłaszcza po tym, co się ze mną stało. Ale większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że moje kontuzje pleców wynikły z gry w futbol amerykański. Doznałem poważnego urazu pleców w drugim roku studiów, a potem bardzo poważnie uszkodziłem sobie szyję. Przez cały okres studiów, aż do rozpoczęcia kariery kulturystycznej, regularnie korzystałem z pomocy chiropraktyka. Chiropraktyka, choć popularna wśród wielu sportowców, jako metoda leczenia bólu i poprawy funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego, nie jest uznawana za gałąź konwencjonalnej medycyny i nie opiera się na ogólnie przyjętych wytycznych medycznych. Taki wybór leczenia mógł mieć swoje konsekwencje, szczególnie dla kogoś z tak obciążonym organizmem jak Coleman. Takie jednostronne podejście do leczenia bez wsparcia innych gałęzi medycyny niosło na ryzyko niezdiagnozowania innych potencjalnych, poważnych problemów zdrowotnych. Kontynuowałem treningi mimo kontuzji, zanim zdecydowałem się na operację. Po zabiegu zacząłem podnosić lżejsze ciężary, ale dla mnie, Ronina Kolmana, nawet te lżejsze ciężary były nadal ogromne. Nie czekałem na całkowite wyzdrowienie, bo wciąż startowałem w zawodach. Kolejnym przykładem jest fakt, że długo chodziłem do chiropraktyka z powodu uszkodzonego dysku. Zanim trafiłem do właściwego lekarza, który stwierdził, że potrzebna jest operacja. W późniejszych latach, kiedy Roni osiągnął status legendy w świecie kulturystyki, jego wcześniejsze kontuzje i długotrwałe stosowanie środków przeciwbólowych odbiły się na jego zdrowiu w bardziej dramatyczny sposób. Jego ciało, które było poddawane ekstremalnym obciążeniom podczas intensywnych treningów i zawodów, wymagało coraz to nowych interwencji medycznych. W sumie Colman przeszedł blisko 20 operacji, co było bezpośrednim wynikiem zarówno wieloletnich treningów na najwyższym poziomie, jak i długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych, które miały złagodnik. Efekty wcześniejszych kontuzji. Mimo, że Coleman miał ambicje, by stać się zawodowym graczem w futbolu amerykańskiego, jego marzenia o karierze zakończyły się, gdy nie został wybrany w drafcie do ligi. Po ukończeniu studiów z dyplomem z rachunkowości i braku perspektyw na karierę sportową, Ronnie rozpoczął poszukiwanie alternatywnych ścieżek zawodowych, co w końcu doprowadziło go do pracy w policji. Mimo zdobycia solidnego wykształcenia, początki jego kariery zawodowej nie były związane z księgowością. Zamiast tego Coleman znalazł zatrudnienie jako policjant w w Teksasie, gdzie służył od 1989 do 2000 roku, a następnie kontynuował pracę jako oficer rezerwy do 2003 roku. Podczas jednej z interwencji kolega z pracy zauważył jego imponującą muskulaturę. To właśnie ta rozmowa skłoniła Colmana do odwiedzenia lokalnej siłowni Metroflex. Dobson zaoferował Colemanowi darmowy karnet na siłownię, widząc to jako inwestycję w jego potencjał. Brian Dobson odegrał kluczową rolę w mojej karierze. Jego doświadczenie jako trenera i głębokie zrozumienie ludzkiego ciała były nieocenione w kształtowaniu mnie w zawodnika, którym stałem się. Jako właściciel siłowni Metroflex Gym w Arlington w stanie Texas, Brian stworzył idealne warunki do rozwijania moich umiejętności. Kiedy po raz pierwszy wszedłem do Metroflex, zaoferował mi darmowe członkostwo i poradził, abym odszedł z policji. I całkowicie poświęcił się kulturystyce. Był zafascynowany moim potencjałem od samego początku i jego wsparcie miało ogromny wpływ na moją decyzję o zostaniu profesjonalnym kulturystą. Roni, kochający pizzę i burgery oraz korzystający z darmowych donatów oferowanych policjantom, miał wątpliwości jak zrezygnować z codziennych przyjemności dla rygorystycznej diety kulturysty. Pomimo tych obaw zdecydował się przyjąć wyzwanie Dobsona, przyciągnięty perspektywą zaoszczędzenia pieniędzy na członkostwie w siłowni. Metroflex Gym, znany ze swojego surowego, niemalże industrialnego wyglądu, stał się kluczowym miejscem w rozwoju Kołmana. Dobson nie tylko zaoferował Kołmanowi infrastrukturę do treningu, ale stał się jego mentorem i trenerem. Jego wsparcie i motywacja pomogły Kołmanowi w zdobyciu tytułu Mistrza Świata w kulturystyce. Moim pierwszym zawodami był Mr. Texas i wygrałem pierwsze miejsce w swojej kategorii, a także zwyciężyłem w klasyfikacji generalnej. Byłem bardzo podekscytowany po wygranej. Wtedy jeszcze nie byłem gotowy, aby uczynić z tego swoją karierę. Wciąż robiłem to tylko dla darmowego członkostwa na siłowni. Kolman, mimo początkowych trudności i braku zainteresowania kulturystyką, szybko zyskiwał na sile i rozpoznawalności w świecie sportu. Jego niezwykła siła, zdolność do budowania masy mięśniowej oraz rzadka cecha utrzymania niskiego poziomu tkanki tłuszczowej uczyniły go jednym z najlepszych kulturystów w historii tego sportu. Metroflex Gym szybko stał się dla Kolmana nie tylko miejscem treningów, ale i wspierającą go społecznością. Charakterystyczna dla tego miejsca była surowa atmosfera bez klimatyzacji, z ciężkim, żelaznym sprzętem i Muzyką, co sprzyjało ekstremalnym treningom. Proste, ale skuteczne metody treningowe, stosowane w Metroflex, idealnie pasowały do bezkompromisowego stylu Kolmana. Głównym punktem naszych treningów był przysiad. Trenowaliśmy 4 dni w tygodniu, ale nie było to podobne do tego, co robi kulturysta. Skupialiśmy się na przysiadach i ćwiczeniach pomocniczych. Do tego w rzeczywistości. Nie poświęcaliśmy zbyt wiele czasu na martwy ciąg. Wykonywaliśmy trochę ćwiczeń na ławce, ale głównym celem była technika, aby uniknąć odrzucenia próby podczas zawodów. W ciężkie dni robiliśmy serię po 6, 4, 2 i 1 powtórzenie na głównych ćwiczeniach. Pod okiem Dobsona Roni szybko nauczył się technik kulturystycznych, w tym prawidłowego wykonywania ćwiczeń, planowania diety i przygotowań do zawodów. W krótkim czasie zdobył swoje pierwsze tytuły, zaczynając od lokalnego konkursu, co potwierdziło skuteczność metody Dobsona. Jego pierwsze sukcesy stały się początkiem serii zwycięstw, które ostatecznie doprowadziły go do zdobycia prestiżowego tytułu Mr Olympia. Metroflex Gym wyróżniał się nie tylko jako miejsce, gdzie Colman rozpoczął swoją karierę, ale również jako ikona w świecie kulturystyki z nas produkcji wielu mistrzów. Niekonwencjonalne podejście do treningu i kulturystyki, które tam panowało, pomagało ukształtować sport jako ekstremalnie wymagający, ale również dający ogromną satysfakcję. Jego debiut na scenie kulturystycznej miał miejsce w 1990 roku, podczas zawodów Mr. Texas. Coleman, będący wtedy stosunkowo nową twarzą w świecie kulturystyki, nie tylko za. Skoczył publiczność i sędziów swoją fenomenalną formą, ale także zdobył pierwsze miejsce w najtrudniejszej kategorii ciężkiej oraz zwyciężył w klasyfikacji ogólnej. Kontynuując swój marsz ku szczytom światowej kulturystyki, miał okazję zaprezentować swoje umiejętności również w Polsce na prestiżowych zawodach, które odbyły się w Katowicach w 1991 roku. Jego niezwykła siła była kluczowym czynnikiem jego sukcesu w kulturystyce. Wykonywał martwy ciąg z obciążeniem 363 kg na dwa powtórzenia, przysiadł z takim samym ciężarem na dwa powtórzenia, wyciskanie sztangi na ławce płaskiej 227 kg na 5 powtórzeń. Do tego m.in. wiosłowanie w opadzie tłowia 234 kg na 10 powtórzeń, wyciskanie handli na barki 73 kg na 7 powtórzeń. Jego pierwsze doświadczenia ze sterydami miało miejsce około 30 roku roku życia w latach 1995 lub 1996, kiedy to pod wpływem kulturysty Flexa Willera sięgnął pomocniejsze środki. Zacząłem uprawiać kulturystykę, gdy miałem 24 lata i przez pierwsze 6 lat mojej kariery byłem całkowicie naturalny. Jednak zdecydowałem się na stosowanie sterydów, ponieważ miałem dość przegrywania na zawodach. Najwyższa pozycja, jaką osiągnąłem, to trzecie miejsce. Inni zawodnicy mieli przewagę konkurencyjną, więc pomyślałem: wyrównajmy szanse. Wheeler dostarczył mu kluczowych informacji na temat stosowania sterydów, podkreślając znaczenie zdobywania porad bezpośrednio od doświadczonych osób, a nie z pośrednich źródeł. Przyznaje, że nie zauważył zmian od razu, dopiero kiedy zobaczył swoje zdjęcia w czasopiśmie, zdał sobie sprawę z własnej przemiany. Coleman zawsze polegał na innych ludziach, aby ocenili jego wygląd, zamiast samemu spędzać czas przed lustrem. E, nauczyłem się naprawdę sporo od innych kulturystów. Widziałem, jak Flex wygrywa jedne zawody za drugimi. Pomyślałem sobie wtedy, muszę z nim porozmawiać, bo nie rozumiem, co się dzieje. Podszedłem do Flexa i zadałem mu mnóstwo pytań, a on naprawdę dużo mi pomógł. Nie bójcie się zadawać pytań, jeśli chcecie coś wiedzieć. W tym jestem naprawdę dobry. Zrozumiałem to jeszcze na studiach i nadal zadaję pytania, jeśli wiem, że ktoś może mi odpowiedzieć. Przestawał przyjmować sterydy lub jakiekolwiek środki dopingujące, gdy wchodził w okres poza sezonem i ponownie zaczynał stosować je tylko w okresie przygotowań do zawodów. Mówi, że w tych okresach czuł się normalnie, nie doświadczając żadnych negatywnych skutków obocznych, takich jak wahania nastroju czy spadek siły. Podkreśla, że jego genetyka miała kluczowe znaczenie dla tak pozytywnej reakcji jego organizmu. Zwraca uwagę na fakt, że niektórzy kulturyści mieli problemy ze skórą lub nadmiernie widoczne żyły, czego on starał się unikać. Według naukowców moje zdolności były częściowo związane z obecnością genów ACTN3 i UCP2. Mark Gilbert, dyrektor treści w Muscle Jeans, powiedział: Osobom z takimi wariantami genetycznymi jak u pana Kolmena, zalecamy treningi o największym objętościu i najczęstsze sesje. Więc w rzeczywistości. Moje sukcesy jako kulturysty mogły wynikać przynajmniej częściowo z tego, że nauczyłem się trenować w sposób optymalny dla mojej genetyki. Wszystkie środki, które używał, były przepisane przez lekarza i regularnie co 4 miesiące poddawał się badaniom zdrowotnym, aby upewnić się, że jego wątroba, nerki i serce funkcjonują prawidłowo. Dodatkowo upewniał się, że otrzymuje recepty od lekarza, nastosowane przez niego środki dopingujące i nie kupował ich nigdy na czarnym rynku. Zwiększenie testosteronu w jego organizmie nie wpłynęło na zwiększenie popędu seksualnego. W rzeczywistości czuł się mniej zainteresowany seksem. Stwierdza, że z wiekiem i doświadczeniem jego ciało nie reaguje. Na sterydy w sposób, który by wpłynął na jego aktywność seksualną. Dodatkowo, gdy przygotowywał się do zawodów takich jak Mr. Olympia, całkowicie skupiał się na treningu, eliminując aktywność seksualną, aby maksymalnie skoncentrować się na celu. Podkreśla, że jego celem było zwycięstwo w zawodach, a nie życie seksualne, które według niego nie miało wpływu na jego osiągnięcia sportowe. Miałem trudności ze znalezieniem dziewczyny. Wielu by pomyślało, że dziewczyny same rzucają się na kulturystę. Ale w moim przypadku było inaczej. Dziewczyny tak naprawdę bały się mnie. Przyznał, że początkowo bardzo bał się używać sterydów i zaczął od normalnych dawek, dalekich od tych, które są powszechnie kojarzone z ekstremalnymi ilościami. Faktycznie, jeden z moich rywali, Flex Wheeler, pomógł mi zdobyć dostęp do stosowanych środków. W tamtym czasie agencja DEA, Drug Enforcement Agency. Próbowała zwalczać czarny rynek. Ja zdobywałem recepty na testosteron i hormon wzrostu od lekarzy i przedstawiałem je oficjalom DEA podczas zawodów. Mówiłem wtedy: na każdy rodzaj testosteronu czy hormonu wzrostu dostawałem receptę. Dostawałem to, co potrzebowałem. Zarówno Coleman, jak i inni zawodnicy, jak np. Flex Wheeler, który wprowadził go w świat sterydów, uznają, że odpowiednie stosowanie tych substancji miało kluczowe znaczenie dla ich sukcesów. Coleman podkreśla, że sterydy nie wpłynęły znacząco na jego siłę, ale poprawiły jego kondycję fizyczną i pozwoliły osiągnąć wymagany w zawodach niski poziom tkanki tłuszczowej. W 1996 roku podczas treningu przysiadów przemieścił dysk, co spowodowało przepuklinę. Mimo bólu i poważnych uszkodzeń ignorował zalecenia lekarskie i kontynuował treningi. Eee, nawet gdy zdałem sobie sprawę, że tego dnia coś poszło nie tak, nadal kontynuowałem trening. Usłyszałem głośne trzaskanie, powiedziałem. Straciłem trochę siły, słyszałem to, ale sportowiec we mnie mówił, idź dalej. Jeśli jesteś sportowcem, ból... Towarzyszy ci przez całe życie. Operację dysku zdecydowałem się przeprowadzić dopiero po zakończeniu kariery w 2007 roku. Jednak wtedy uszkodzenia były już nieodwracalne. Co ostatecznie doprowadziło do konieczności przeprowadzenia serii operacji, w tym dwukrotnej wymiany bioder i wielokrotnych operacji szyi i pleców. Coleman, zamiast skupić się na zwalczaniu przyczyny bólu, postanowił maskować go, sięgając po coraz to silniejsze leki przeciwbólowe. Z biegiem lat Roni coraz częściej i w coraz większych ilościach zażywał oksykodon. potężny opioid, znany ze swoich silnych właściwości przeciwbólowych, ale również wysokiego ryzyka uzależnienia. Jego dawki osiągały alarmujące, poziomy aż do 150 mg dziennie. Ta ekstremalna ilość znacznie przekraczała zalecane normy, niosąc za sobą poważne ryzyko skutków ubocznych i uzależnienia. Odczuwałem tak ogromny ból, że nie mogłem spać w nocy. Ratowały mnie coraz większe dawki leków przeciwbólowych, które pozwalały mi nadal utrzymać formę oraz zdobywać kolejne tytuły. Nie myślałem wtedy o przyszłości. Liczyły się jedynie kolejne zawody. Dla porównania standardowa dawka zazwyczaj nie przekracza 40 mg. Taka ilość leku mogła nie tylko prowadzić do uzależnienia, ale także do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmiertelnego ryzyka przedawkowania. Coleman mimo bólu kontynuował swoje intensywne treningi, podnosząc niewiarygodne ciężary. Jego wytrzymałość i zdolność do pracy pomimo bólu i ewentualnego wpływu oksykodonu budzą zdumienie, ale jednocześnie budzą pytania o długoterminowe konsekwencje takiego zachowania. Problemem w przypadku Colmana nie była jednak tylko ilość leków, ale przede wszystkim ich rola. Zamiast służyć jako narzędzie do leczenia, stały się one maską ukrywającą prawdziwe problemy zdrowotne. Każda nowa dawka leku pozwalała na chwilowe złagodzenie bólu, ale równocześnie zaciemniała obraz rzeczywistego stanu jego ciała. Nowe kontuzje i zmiany w organizmie, które mogły być wcześniej diagnozowane i leczone, były ignorowane lub przeoczone, ponieważ ból, główny sygnał ostrzegawczy, był tłumiony. Jego historia jest także przykładem szerszego problemu wpływu opioidów na społeczeństwo amerykańskie. Leki te promowane jako bezpieczne i skuteczne w walce z bólem okazały się mieć ciemną stronę. Producent Oxycontinu, jednego z najpopularniejszych leków opioidowych, został oskarżony o wprowadzenie w błąd lekarzy i pacjentów co do bezpieczeństwa i skuteczności leku. To doprowadziło do nadmiernego przepisywania i nadużywania opioidów, co przyczyniło się do śmierci setek tysięcy Amerykanów. Historia Roniego Kolmana to przestroga przed niebezpieczeństwami związanymi z nadmiernym stosowaniem silnych leków przeciwbólowych, zwłaszcza w świecie sportu, gdzie presja na osiąganie oraz coraz lepsze wyniki może prowadzić do ignorowania własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Nie płakałem, nie narzekałem ani nie złościłem się. Po prostu kontynuowałem to, co robiłem i stawałem się coraz lepszy w tym, co robiłem. Jego doświadczenie rzuca światło na potrzebę lepszego zrozumienia i zarządzania bólem w sporcie, a także na konieczność odpowiedzialnego przepisywania i stosowania leków przeciwbólowych. Ronnie Coleman, będąc ikoną w świecie kulturystyki, pokazał światu, że nawet najbardziej wytrzymałe ciało jest podatne na zniszczenie. Jego historia jest przestrogą przed nadużywaniem leków przeciwbólowych i ignorowaniem sygnałów. Które nasze ciało wysyła. Jest to również przypomnienie, że w walce z bólem kluczowe jest leczenie przyczyn, a nie tylko maskowanie objawów. Na pytanie, ile bólu codziennie odczuwam na skali od 1 do 10, odpowiedziałbym 19. Tak, to naprawdę sporo. Kiedy pojawiam się publicznie, mój ból nigdy nie wzrasta. Do poziomu 12 czy 13, co byłoby nie do zniesienia. Jeśli ból jest naprawdę silny, po prostu siadam i wykonuję wystąpienie, a ludzie robią zdjęcia. Ale ogólnie staram się stać i być aktywny. Ból towarzyszy mi już tak długo, że po prostu się do niego przyzwyczaiłem. Coleman był przekonany, że intensywniejsze treningi pozwolą mu zbudować więcej masy mięśniowej niż innym zawodnikom. Jednakże jego nowy trener szybko uświadomił go, że kluczem do sukcesu jest także odpowiednie odżywianie. Zasugerował, że Coleman powinien podwoić swoje dzienne spożycie kalorii, aby osiągnąć zamierzone cele. Pomysł ten wydawał się Colemanowi nierealny i nieosiągalny. Aby sprostać tym wymaganiom, Coleman musiał wprowadzić radykalne zmiany w swoim codziennym harmonogramie. Zaczęło się od konieczności wstawania w środku nocy, aby zjeść kolejny posiłek i powrócić do łóżka. Jego dieta składała się z imponującej liczby 7000 kilokalorii i 700 gramów białka. Jako zapalony kulturysta, paliwo, jakim jest jedzenie, zawsze miało dla mnie ogromne znaczenie. Zazwyczaj spożywałem klasyczne produkty związane z kulturystyką. Takie jak kurczak, ziemniaki, ryż, chude wołowiny, jajka, owsiankę, fasolę i dużo warzyw. Również uzupełniałem swoją energię za pomocą białek serwatkowych. Dla mnie spożywanie wystarczającej ilości jedzenia zawsze było dużym wyzwaniem. W okresie poza sezonem często jadłem hamburgery i smażonego kurczaka. Ale kiedy musiałem stracić na wadze, jadłem kurczaka i dużo warzyw. Nudne, ale skuteczne. Zawsze uważałem się za największego przeciwnika. Nie chcę nikogo obrażać, ale nie mogę postrzegać innych zawodników jako moich konkurentów, bo nie mogę nimi kierować. Mogę tylko zmieniać to, jak wyglądam. Oparta była o niebotyczne ilości mięsa, co generowało potężne koszty, które przekraczały 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Jego początki na arenie profesjonalnej nie były łatwe. Mierzył się z silną konkurencją i musiał nauczyć się zarządzać swoim ciałem i kondycją na nowo. W 1997 roku, choć zdobył kilka nagród na mniejszych zawodach, na Mister Olympia zajął dopiero dziewiąte miejsce, co było dla niego dużym rozczarowaniem, ale też motywacją do dalszej pracy. Rok 1998 to prawdziwy przełom. Ronnie Coleman zaczął współpracować z Chadem Nicholsem, znanym trenerem kulturystyki, co okazało się decyzją przełomową. Nichols wprowadził znaczące zmiany w planie treningowym i diecie Colemana, co miało na celu maksymalizację jego potencjału genetycznego. Nowa strategia opierała się na zwiększeniu masy mięśniowej przy jednoczesnym zachowaniu definicji mięśni, co było kluczowe w konkurencjach kulturystycznych. Dzięki nowemu podejściu, już w tym samym roku, Ronnie Coleman zdobył swoje pierwsze zwycięstwo w Mr. Olympia, najbardziej w prestiżowych zawodach kulturystycznych na świecie. Jego fenomenalna transformacja ciała i niezwykła prezentacja na scenie zaskoczyła wielu, a zwycięstwo w 1998 roku przeszło do historii jako jedno z najbardziej nieoczekiwanych i spektakularnych w historii tych zawodów. W swoim dążeniu do osiągnięcia ekstremalnej definicji mięśni, Roni podjął ryzykowną decyzję o zaprzestaniu picia wody i stosowaniu diuretyków, aby usunąć z organizmu wszystkie płyny. Przed Olimpią doszło do sytuacji, gdy Czad dał mi zbyt dużo pewnych substancji, co prawie doprowadziło do mojej śmierci. Noc przed zawodami byłem tak załamany, że chciałem zrezygnować. Czad musiał mnie uspokajać, mówił mi, żebym wypił galon wody i zapewniał, że wszystko będzie dobrze. Ta ekstremalna strategia miała swoje konsekwencje. Dzień przed zawodami, podczas używania brązera, Roni nagle zemdlał z wyczerpania. Był to alarmujący znak, jak bardzo jego ciało było odwodnione i w jak złym stanie się znajdował. Niestety, nadużywanie diuretyków może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym uszkodzenia nerek, a nawet śmierci. Mimo tego przerażającego incydentu, Roni poszedł spać, nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji. Kiedy obudził się następnego dnia, był tak słaby, że ledwo mógł stać z łóżka. W dniu zawodów każdy krok sprawiał mu trudność i groził omdleniem. obliczu tej krytycznej sytuacji, Roni zdecydował, że jego życie jest ważniejsze niż konkurs. Zadzwonił do swojego trenera, czada Nikousa, wyrażając chęć udania się do szpitala. Jednak Chad, zamiast zgodzić się na wizytę w szpitalu, nakazał Roniemu wypić galon wody. Mimo początkowych oporów, Roni posłuchał rady trenera i wypił wodę, co pomogło mu odzyskać siłę. Dzięki tej szybkiej interwencji Roni był w stanie wystartować w zawodach. Jego historia jest przestrogą dla innych sportowców, pokazując jak ważne jest dbanie o zdrowie i słuchanie sygnałów wysyłanych przez własne ciało. W podcaście Joe Rogana Roni Coleman twierdził, że w pewnym momencie posiadał 0.3% tkanki tłuszczowej. Nawet sam Joe wydawał się temu nie wierzyć i dopytywał, czy Colemanowi nie chodziło przypadkiem o 3.3%. Czy zatem Roni celowo w u nas w błąd, być może nie do końca. Tkankę tłuszczową można podzielić na dwie główne grupy. Tkanka tłuszczowa zapasowa znajduje się pod skórą i stanowi magazyn energii. Tkanka tłuszczowa niezbędna znajduje się w tkankach takich jak mięśnie, komórki nerwowe, szpik kostny, jelita, serce, wątroba czy płuca. Podczas gdy możemy ograniczyć tkankę tłuszczową zapasową do bardzo niskiego poziomu, nie możemy zejść poniżej pewnego progu tkanki tłuszczowej niezbędnej, ponieważ zagrażałoby to naszemu życiu. Literatura podaje, że próg ten wynosi około. 3% u mężczyzn. Możliwe jest, że Colman faktycznie miał bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej zapasowej, ale jego całkowity poziom tkanki tłuszczowej mógł być wyższy ze względu na obecność niezbędnej tkanki tłuszczowej. Podczas ostatnich Mister Olympia odczuwałem ogromny ból. Ledwie mogłem utrzymać się na scenie. Po oficjalnym zakończeniu swojej kariery zawodowej kulturystycznej w 2007 roku rozpoczął nowy rozdział swojego życia. Ten mój intensywny trening poważnie odbił się na moim ciele i wpłynął na moje zdrowie fizyczne zmuszając mnie do utraty mobilności po wielu operacjach i innych zabiegach mając 58 lat straciłem większość mojej mobilności i zostałem przywiązany do wózka inwalidzkiego zdominowany przez walkę ze skutkami długotrwałych kontuzji i intensywnych treningów. Pierwsza operacja kręgosłupa, której się poddał, była tylko początkiem serii medycznych interwencji mających na celu odbudowę i wzmacnianie uszkodzonych części jego ciała. Wystąpiłem po raz ostatni na Mr. Olympia w 2007 roku. Dopiero wtedy zająłem się bólem pleców przechodząc operację kręgosłupa, którą lekarz zalecił mi 10 lat wcześniej. Przed zdobyciem ośmiu tytułów Mister Olympia i przed wykonaniem jeszcze tysięcy serii przysiadów. To była pierwsza z wielu takich operacji, żadna z nich nie przyniosła pełnego sukcesu. W 2014 roku przeszłem wymianę obu bioder. W grudniu 2015 roku, po długim locie do Rosji, zauważyłem, że ból pleców jest szczególnie silny. Sytuacja tylko się pogarszała. Dwa dni później poruszałem się już o kulach i od tego czasu potrzebowałem ich, aby pokonywać dłuższe dystanse. W następnym miesiącu już w Teksasie przeszedłem operację pleców, która trwała 13 godzin i jak to określiłem, od tego momentu wszystko poszło z górki. Do 2020 roku przeszedł łącznie 13 operacji obejmujących nie tylko kręgosłup, ale również wymianę bioder oraz liczne zabiegi na szyi i innych częściach ciała. Mimo poważnych wyzwań zdrowotnych, w tym okresów znaczącej utraty mobilności i stałego bólu, Coleman nigdy nie zrezygnował ze swojej pasji do kulturystyki. Jego determinacja w utrzymaniu aktywności fizycznej, nawet w ograniczonym zakresie, jest niezmiernie inspirująca. Nadal odwiedza siłownię, gdzie pracuje z lżejszymi ciężarami dostosowanymi do jego Obecnego stanu zdrowia. Każdy trening jest dla niego nie tylko formą rehabilitacji, ale także sposobem na zachowanie ducha zawodnika, który przez lata definiował jego życie. Jestem równie pasjonatem kulturystyki, jak byłem, będąc Mister Olympia, a teraz mogę robić jeszcze więcej. Kiedyś skupiałem się na treningach i startach, teraz mogę robić o wiele więcej. Uważam, że każdy, kto czerpie korzyści z tego sportu, powinien w jakiś sposób się zaangażować i coś od siebie dać. Oman był także jednym z pierwszych kulturystów, którzy wykorzystali media społecznościowe do promowania własnej kariery. Zaczął korzystać z mediów w 2011 roku, kiedy Instagram był jeszcze w powijakach. Szybko zyskał popularność, wykorzystał swoją platformę do dzielenia się wskazówkami dotyczącymi treningu i odżywiania, a także do promowania swoich produktów i usług. Mocno zaangażował się w działalność biznesową, tworząc linię suplementów i odżywek, które promują zdrowy styl życia i wsparcie dla maksymalnych osiągów sportowych. Jego marka i produkty są wynikiem doświadczeń nabytych podczas wieloletniej kariery i służą wsparciu zarówno amatorów, jak i profesjonalnych sportowców w ich dążeniach do doskonałości fizycznej. W 2018 roku zaczął stosować terapię komórkową, w tym komórki macierzyste. Terapia ta polega na wstrzykiwaniu komórek macierzystych do uszkodzonych tkanek w celu promowania regeneracji. Terapia komórkami macierzystymi przyniosła mi znaczące korzyści, znacznie redukując ból i umożliwiając mi odzyskanie sprawności oraz życie bez bólu. Pomimo przeszłych 13 poważnych operacji kręgosłupa, dwóch operacji wymiany bioder oraz innych zabiegów na ból dysków międzykręgowych, moja kondycja znacząco się poprawiła po otrzymaniu terapii komórkami macierzystymi do żylnie w Meksyku. Doktor Adel Khan cytował mnie, mówiąc, że wszystkie moje bóle zniknęły, co naprawdę wskazuje na pozytywny wpływ tego leczenia na moją jakość życia. Coleman zauważył znaczącą poprawę swojego stanu zdrowia po rozpoczęciu terapii komórkowej. Ból zmniejszył się, a jego poziom energii wzrósł. Zaczął również odzyskiwać mobilność. Coleman nadal stosuje terapię komórkową i jego stan zdrowia znacznie się poprawił. Nadal odczuwa pewien ból, ale jest znacznie bardziej ruchliwy niż przed rozpoczęciem terapii. Jest przekonany, że terapia komórkowa ma potencjał, aby pomóc innym osobom cierpiącym na przewlekły ból. Historia Roniego Kulmana, choć pełna wyzwań i przeciwności, jest ostatecznie opowieścią o niezłomności, determinacji i niesławnącej miłości do kulturystyki. Jego życie po zakończeniu kariery zawodowej, mimo że odbiega od wcześniejszych lat triumfów, nadal stanowi inspirację dla wielu, ukazując, że pasja i pozytywne nastawienie mogą prowadzić przez najcięższe, nawet życiowe burze.